Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na kotleta de volaille. Po co ta kosteczka jest przy tym de volaille? Ano po to, że po prostu widelce sobie przytrzymujemy i tutaj od tego końca zaczynamy go jeść, czyli kroimy z tej strony. Masełko nam ładnie wypływa. O. I możemy sobie zajadać. Naprawdę smakowity, przepyszny kotlet de volaille z kosteczką. Życzę Państwu smacznego, udanego robienia kotleta de volaille i zapraszam na film. Składniki na prawdziwy kotlet de volaille. Pamiętajcie Państwo, kotlet de volaille tylko z kosteczką i z masełkiem. Reszta to podróba, jakieś dziwolągi, wymyśły, wynalazki. Kurczak do 1,5 kg wagi, świeży, jedna sztuka. Sól, pieprz do smaku, dobre masło, 2, 3, 4 deko, zmrożone oczywiście masło, jedno świeże umyte jajko, około 2 łyżki dobrej bułki tartej, to jest około 50 gramów, olej, oliwa, smale, co tam mamy do smażenia. Z jednego kurczaka wyjdą nam tylko 2 de volaille. Proszę dokładnie się przyglądać, jak to się robi prawdziwy de volaille. Do zrobienia de volaille użyjemy, w zależności od wielkości przyrodzenia, albo takiego nożyka, albo takiego. Oczywiście to jest żart, ja użyję największego nożyka. Odcinamy nóżki. Nie jest to wbrew pozorom bardzo skomplikowana sprawa. Tutaj ściągamy jak zwykle skórkę z kurczaka. Od razu odcinamy szyjkę z kurczaka. I wycinamy 2 filety. Pamiętajmy, że z jednego kurczaka wyjdzie nam tylko 2 de volaille. To jest naprawdę prawidłowy de volaille. Ważne jest, żeby kurczak nie był za bardzo namoczony, wymoczony, wymęczony. On i tak się dosyć namęczył, zanim go zamarynowali. Stawach wystarczy przekroić. Dokładnie tutaj, gdzie tak mięso odcinamy i dokładnie oczyszczamy sobie kosteczkę z mięsa. Cały właśnie urok kotleta de volaille to właśnie ta kosteczka. Niech mi tam nikt ciemnoty tu nie wciska. Żadne trole niech tam się nie pieprzają, za przeproszenie, na mój kanał. Nie wstawiają jakichś swoich mądrości o kotlecie de volaille. Kotlet de volaille zawsze z kosteczką i z masełkiem. Takie piersi mamy już gotowe. Pamiętajmy naprawdę wziąć, rozebrać kurczaka, bo z takich gotowych piersi kupowanych w sklepie będzie bardzo, bardzo trudno zrobić. Po prostu one są wymoczone, nie da rady ich zawinąć. Mamy gotowe, zaraz przystępujemy do dalszych czynności. Piersi cycusie z kurczaka. Przykrywamy sobie folią do żywności i młotkiem delikatnie rozwijamy. Pamiętając, żeby nie uszkodzić, nie połamać kostki i zawsze tutaj z brzegu bardziej rozbić, bo tutaj po prostu będzie koniec zawinięcia. Nie za mocno, nie w miejscu. Rozbijamy. Przy okazji pozdrawiam pewnego celebrytę, który często występuje, używa cały czas takiego małego noża. Czy on się wstydzi wyciągnąć jakiś większy nóż? Nie wiem. Tak się musimy starać, żeby nie zrobić dziur. No i kosteczki nie uszkodzić. I koło kosteczki też tutaj rozbić. Walimy w jedno miejsce, tylko stopniowo, po kolei. I teraz dobrze jest zbliżyć sobie ręce trochę zimną wodą, zmrożone masełko pokroić sobie, naprawdę zmrożone,
przy rozbijaniu naprawdę trzeba pamiętać, żeby nie zrobić dziur, nie łakusić się na jakieś tanie piersi, naprawdę kupić kurczaka świeżego. I układamy z jednej strony masełko i zabijamy nasz prawdziwy, domowy kotlet rewolaj. I ręką zbliżoną wodą dociskamy, kształtujemy kształt wałeczka z jednej strony, żeby nam kosteczka wystawała. Taki kotlet ma wyglądać przed panierowaniem. Teraz drugi. Pomagamy sobie oczywiście nożem, małym, dużym lub malutkim. I zabijamy. Mamy ukształtowane, dociskamy jeszcze ręką. Naprawdę musimy przy rozbijaniu uważać, żeby nie zrobić dziur, bo później będą problemy, masełko wypłynie i już nie będzie ten efekt, co powinien być. Dobry devolaj, dobrze zrobiony, zakręcony. Łapiemy za kosteczkę, nie powinien nam się rozwinąć. I zaraz będziemy panierować. Szykujemy sobie tutaj dobrą bułkę tartą. Rozszczepujemy jedno jajeczko ze szczyptą soli i pieprzu oraz małą łyżeczką zimnej wody. Oczywiście nasz kotlet devolaj osypujemy solą i pieprzem. Maczemy jajeczku bez bułki, bez mąki, przepraszam. Po to nam dosyć jest tych mączyska od rana do wieczora, tylko kleje i kleje. Ładnie maczamy, mamy dobrze zrobiony, możemy chwycić za kosteczkę, wrzucamy do bułeczki i dociskamy. Przy okazji wzywam wszystkich troli, szpiegów, zróbcie prawdziwego devolaja z kosteczką. Pokażcie wszystkim, jak powinien wyglądać prawdziwy devolaj, ale tylko z kosteczką. Pochwalcie swoją się twórczością, nie róbcie jakichś dziwolągów wypływających z farszów, kotletów, których nazywacie devolaj. Naprawdę zapraszam do rywalizacji. Proszę, ukształtowany, prawidłowy, prawdziwy kotlet devolaj z kosteczką. Wystarczy tylko usmażyć i zajadać i cieszyć się. Jak tutaj widać, o tutaj na brzegu już się nam zrumienił. Musimy go przewrócić ostrożnie na drugą stronę. Oczywiście uważając, żeby nie kujnąć. Z każdej strony musimy go na rumiano podsmażyć. I tu jeszcze raz Państwu przypominam, tak ma wyglądać kotlet devolaj. Tu ma być kosteczka. Jeżeli tu nie ma kosteczki, niech no się to nie nazywa kotlet devolaj. To jest po prostu lenistwo szefa albo kucharzy na kuchni. Kotlet devolaj zawsze musi mieć kosteczkę. Tak jak auto koła, tak kotlet musi mieć kosteczkę. Jak widzimy, nasze kotlety devolaj już są smażone. Kosteczka nam pomoże przy ściąganiu. Wyłączamy już szpalni, ściągamy i z jakimiś ulubionymi dodatkami podajemy, zajadamy nasze gotowe kotlety devolaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego smażenia i robienia kotletów devolaj i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.